Strasznie szybko, nie? Cokolwiek mieszka w tej jaskini, nie jest przyjaźnie nastawione. Powinienem się przygotować. Tak, powinien się przygotować, dlatego tu mam ognisko. Ale kilka dla was informacji. Jednak jestem kretynem. Tak, jestem straszny. Ogarnąłem, dlaczego nie mogę tego questu wykonać i z tym zielem, znaczy tymi płatkami. Zajdać. Nie to. Jak się tu brało? Aj, dobra. Się prześpimy najwyżej. Do rana. Po prostu za mało miałem tych płatków. Po drodze zebrałem jeszcze raz płatki. I już normalnie mi pokazało, że zadanie gotowe i mogę iść. Iść do... jak ona się nazywa? Abigail. Tak, więc jestem kretynem. Dobra. Po prostu 5 płatków jej było potrzeba, a ja miałem 4. Dlatego. Teraz weźmy sobie... tak. Eliksiry jakieś wypijmy. Co tu mamy? Biała mewa. Uniknięcie ataku. Piwa wolę nie ruszać. to mamy jaskółkę, to sobie użyjemy. Co to jest? Dobra. Jaskółka, tak? Jaskółka się przyda na pewno. Mogę jeszcze jakiś? Eliksir? Nie wiem, czy ten mi się przyda. A wodę sobie jeszcze wypiję w butelce. Dobra, i zasuwam do środka. F5 dla bezpieczeństwa. O nie, zapomniałem. Dobra, teraz wam powiem dlaczego tak... albo od razu. F5. Ja tak wciskam, bo ostatnio zacząłem grać w Max Payne'a. Jezu, myślałem, że mnie szlak trafi. Jestem na końcu poziomu, ginę i mnie do samego początku zaciąga, no. Chyba zrobię z tej gry Let's Play, ale to później. Tylko, że... w ogóle poznałem tą grę, bo Perla zaczęła nagrywać. Tak ta Perla od Roya. Lokacja... oj, będzie... wow! No, tak ta Perla od Roya zaczęła nagrywać i w ogóle i tak poznałem tą grę chociaż. Tak jakoś wcześniej na nią uwagi nie zwracałem. Tylko nie pamiętam jakim atakiem teraz ją bije. Dobra, i strasznie mnie wciągnęła, teraz ostatnio to mnie od kompa nie może praktycznie odciągnąć, bo cały czas co gram. Trochę ją ogłuszymy, tą roślinkę. U, ładnie, dobra. Kiedy level? W sumie to by mi się przydał. To chyba tutaj się dostaje, tak? To tutaj jest pokazane. Dobra, nieważne. Da się to przeszukać? Nie. Tam jest wejście. Tu nie można iść, tu są szczątki jakieś. Zarodnik. Na pewno się... nie! Jezu, ale fart. Nacisnąłem przycisk Windowsa. Jakby mnie wywaliło, to mnie źle miał teraz przekichane. To sobie dzisiaj do końca już wykonamy ten quest. No bigo.
Fajnie, nowy poziom mam. Dobra, nie widzę tej rośliny. Nie wiem, czy to błąd gry, czy to tak ma być. Czyli nie, że tylko wy nie widzicie, ja też. Dobra, weźmy wszystko. A, to już szybko, dosyć. Dobra, szybko. Tu ktoś jeszcze mnie z boku chyba atakuje. No, atakuj, Geralt, Monka, dawaj. Szybko, no. Będzie trzeba czymś leczyć. Dobra. Tak. O czym ja mówiłem? Aha, o Max Payne. Żebym chciał Max Payne'a nagrywać, tylko żeby to nie było, że kopiuję Perle albo kogoś innego, po prostu mnie ta gra strasznie i to strasznie wciągnęła. Lokacja. Jest taka mała? Żal. Dobra. To może coś jeszcze skombinuję, nie wiem. Dobra, pójdziemy do Abigail. A propos, dobra, dalej o tej grze. Tak naprawdę zarąbiste jest. Zarąbista ta gra, feeling normalnie. Jest tak stara. Jest stara, no stara gierka, no to muszę powiedzieć, ale jest cholernie trudna nawet na łatwym poziomie trudności. Ja wiem, że jestem laikiem, że ja nie potrafię grać, ale ta gra naprawdę jest ciężka. Aha, w tryb medytacji. Dobra. Co za pies? Za każdym razem jak nagrywam Wiedźmina, pies przychodzi do pokoju, no ja tego nie łapię. To jest zbyt trudne chyba. Jest dzień. A wiecie co? Ja sobie posiedzę... Mam jeszcze trochę krzemieni? Coś tam powinno być. Gdzie tu? Krzesiwo, przepraszam. 9, dobra, sobie rozpalmy. Właśnie, od razu sobie te punkty umiejętności przydzielimy. 3. Czyli... Do inteligencji... Nie, ja bym do siły teraz dodał. Obrażenia plus 50%. Nie, to mi się nie przyda. O, tu... Co to jest? Garda, parowanie plus 10. A tutaj... O, to na pewno się przyda. I... Nie mogę znaku żadnego, tak? Czy mogę? No ja nie wiem, czy mogę. Nie, nie mogę. Wymagany brązowy talent, ale muszę się najpierw tego nauczyć jakoś, tak? Dobra. Aha. Do art. Fajny to jest. Ja to wszystko mam, tak? Już nie pamiętam, do czego dawałem nawet. Dobra. Co to jest? Szansa trafienia, szansa uniku. Od północy do świtu. Szansa trafienia, szansa uniku. Działa od północy do świtu. Jakie zarąbiste rymy. To mi się nie przyda. Znaczy przydałoby mi się, ale nie mogę wziąć. Ma dobyty miecz. Fajne. Walce wręcz. Spoko. Chociaż... No nie, tutaj muszę mieć te specjalne... Styl szybki. Co my tu mamy? Ból 30%. To nie... To nie... Co to jest? Obrażenie plus 25%. Niech będzie.
A teraz się prześpimy do nocy. I trochę sobie powalczymy po drodze. Żeby nie było aż tak nudno, a ja znowu nie chcę tych cięć robić. To jednak wkurzają trochę te cięcia. Mnie... Później to montować wszystko, Jeszcze podczas tych cięć zazwyczaj mi czasem głos się cofa. To dużo nie jest, ale... Znaczy dużo. Za mało mi płacą. To się powieś. Jezu, na czym skończyłem? Dobra, nie pamiętam. Nie no, kurde. Dobra, no, atakuj. Te bestie już fajnie, bo na dwa hity mi się, znaczy na dwa takie combo mi schodzą. Zaraz te sprzedamy sobie u Abigail, żeby nie było. O, tutaj nam rósł, nie wiedziałem, że to jest. To sobie pozbieramy. Wściekły pies. No, atakuj go. No co jest? Gdzieś jeszcze? Nie. Dobra. Bierz to, co miał przy sobie i idziemy stąd. Tu jest... No po co chowasz ten miecz? Jezu. Geralt. Wkurzysz mnie. Dobra, przenieś wszystko. Dużo miejsca w ekwipunku nie mamy. Już nam się kończy. Dobra, posprzedajemy później wszystko. Zobaczmy. Jaskołcze nie znane. Dobra. Zasuwamy do Abigail. Z buta niestety samochodów nie mieli. Konia chyba tu nie można mieć. Nie wiem, nie znam się. Pierwszy raz to gram. To jest let's play na ślepo. Z tego co już wam mówiłem. Niektóre rzeczy wiem. Tak jak z tym białym Mirtem, że można go kupić, nie trzeba zbierać. Fuck, nie wiem przecież. O, znowu będzie walka. No i kumpel powiedział, który już przeszedł kilkakrotnie tą grę. Dwójka też przeszedł, ja tylko let's playa widziałem. Co jest? Nie mogę trafić? Którym jest celem? Kurde, bo ja już... to już się nie dziwię, dlaczego nie mogę trafić. Bo ja nie tym stylem biłem. Zależało mi na szybkim. Pchałem w ogóle umiejętności w szybki, a tu mi ciężki, bo... silny, tak... Chyba tędy. Nie wiem w ogóle, gdzie ta strzałka nas prowadzi. No, do zajazdu, a ja chcę tu. Dobra. O czym by tu pogadać? Tak. Jest jedna nowa niespodzianka. Nie będę zrobił... Horror. Nie będę robił o tym żadnego specjalnego odcinka, bo mi się nie chce. Ty gdzie ty? Niech mi ktoś pomoże! Na moim kanale pojawi się nowa seria. I to już dawno zapowiedziano w sumie. Trochę bardzo dawno. Nie powiem dokładnie tytułu, ale powinniście się domyślać. Mam mądrych widzów, mam nadzieję. What the fuck? Lesy tu. Sobie. To będzie kontynuacja w sumie trzecia część. Kontynuacja drugiej skończonej, no to się łatwo domyślić, wystarczy wejść na mój kanał. Jedną taką skończoną serię. W sumie mam dwie skończone serie. Jedna to część pierwsza, druga to część druga.
Więc macie bardzo proste wnioski. Ja mówiłem, że przejdę tą grę później. I tak teraz mam zamiar to zrobić. Też będzie na ślepo, ale problemów nie powinno być. Szczątki, give me wow, dobra. Nie, gdzie tu? I dobicie. Fajny ten znak jest, strasznie mi się podoba. Szczątki sobie zobaczmy. Nie powiem wam, chcecie to sobie wejdźcie na mój kanał, zobaczycie, a tak to... Nichuj, że tak powiem. Powinna się jeszcze w przyszłym tygodniu pojawić. No dobra, gdzieś tak, nie wiem. Sobie nagram najpierw parę odcinków, później to puszczę, ale dobra, wracajmy tutaj teraz do tego, co tu mamy. Czego chcesz? Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź 2 uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się 3 razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmiej magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Mam wrócić za jakiś czas. A, nie, dobra. Prześpię się u niej, po prostu. Za 20 godzin. Wróć, niepotrzebnie wychodziłem. Dobra. Czego chcesz? Mikstura jest już gotowa? O. Tak. Alvin, wypij to. Dobra, żadnego marudzenia. To ja się teraz zamykam. Mówiłam, żebyś nie marudził. A teraz... Zamykam się, a wy słuchajcie. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie, nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji! Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze, wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Rżnij ją, pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Złoto, złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć, kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boi się śmierci. Jest śmiercią. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż chodzisz po